23 maja we wtorek. Witam Was serdecznie i pozdrawiam w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. W 5 Księdze Mojżeszowej, 5 rozdziale, 32 wierszu czytamy: Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał Wam Pan, Wasz Bóg. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. W Księdze Dobrej Nowiny Ewangelii Mateusza, 22 rozdziale, od 37 do 39 wiersza czytamy. Jezus powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Kochani, dzisiaj chciałabym zwrócić naszą uwagę i zachęcić nas wszystkich, abyśmy zerknęli do jednej z ksiąg wyznaniowych naszego Kościoła, do małego katechizmu. Tam znajdują się treść przykazań, wskazówek, które Bóg nam dał ludowi wybranemu, czyli także i nam, aby żyć, po to, aby chronić nasze życie, aby chronić naszą relację z Bogiem, aby chronić to, co posiadamy, aby chronić to, jaką mamy relację z drugim człowiekiem. Dzisiaj chciałabym zachęcić nas, abyśmy poczytali właśnie 10 przykazań, abyśmy przypomnieli je sobie, ale abyśmy także zerknęli do modlitwy. Jak w Starym Testamencie ludzie żyli przykazaniami, znali przykazania, od najmłodszych lat dzieci się nie uczyły tych przykazań, bo były to wskazówki, był to zakon, było to coś, czym mieli żyć. Także i my jesteśmy zachęcani, Pan Jezus wypełniał te przykazania i pokazał nam, że jest to łatwe. Miłuj bliźniego, miłuj Boga przede wszystkim, jako pierwsze trzy przykazania. I kiedy zerkamy do małego katechizmu, też mamy wskazówkę, jak rano możemy się modlić. Marcin Luther napisał, jak ojciec rodziny nauczać powinien swoich domowników modlić się rano i wieczorem. W rano wstawszy z łóżka, przeżegnaj się znakiem Krzyża Świętego i powiedz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Następnie klęcząc albo stojąc, zmów skład wiary i Ojcze Nasz. Możesz też zmówić następującą modlitwę. Dziękuję Ci, Ojcze Niebiański, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego umiłowanego, żeś mnie tej nocy strzegł od wszelkiej szkody i niebezpieczeństwa. I proszę Cię, racz mnie i dnia dzisiejszego strzec od grzechów i wszystkiego złego, żeby Ci się wszystkie sprawy i życie moje podobać mogły. W ręce Twoje polecam bowiem siebie, ciało i duszę i wszystko. Anioł mój święty, niech będzie Anioł Twój święty, niech będzie ze mną, aby zły wróg nie miał żadnej mocy nade mną. Potem zmów 10 przykazań, zaśpiewaj psalm lub jakąś inną pieśń pobożną, do której serce Twe jest skłonne, i idź ochoczo do pracy. Dzisiaj chcę nas zachęcić, moi drodzy, abyśmy właśnie z Bogiem rozpoczynali każdy dzień. Ufam, że większość z nas tak robi. Ale abyśmy właśnie powierzali wszystko to, co będzie na tego dnia, Bogu, i starali się z taką nadzieją, ufnością i radością iść, a jednocześnie prosić Boga, żeby być użytecznym w Jego rękach. Pieśń, którą na dziś śpiewamy, z śpiewnika będę śpiewał i grał. Wzorem dobrym być, prawdę mówić wprost, całym życiem mym naśladując Cię, więc porzucam dziś łatwą ścieżkę mą. Nie chcę sam już iść, Ciebie trzymam się. I moi drodzy, tego chcę nam dzisiaj wszystkim życzyć, abyśmy trzymali się Pana Boga, nie zbaczali ani w prawo, ani w lewo, ale patrząc na Jezusa, naśladowali Go i szli w ten świat, pamiętając o zasadach, o tym, co Bóg dał dla nas, aby także nas chronić, aby nam ułatwić. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego.